W poprzednim odcinku, który rozgrywał się koło świątyni na dziedzińcu kobiet, najprawdopodobniej nieopodal kandelabrów, które rozświetlały Jerozolimę i przygasały już po święcie namiotów, Jezus wszedł na ten dziedziniec i głośno zawołał: „Ja jestem światłością świata”. Oczywiście Żydzi temu zaprzeczyli, ale wniosek, który z tego płynie, który wyciągnęliśmy z ostatniej lekcji, z ostatniej odcinka, który analizowaliśmy, jest taki, że ten, kto jest blisko Jezusa, ten jest blisko światła, blisko światłości, a więc blisko prawdy. A ten, kto jest daleko od Jezusa, żyje daleko od światłości, a więc w ciemności. I nawet jeżeli ktoś twierdzi, tak jak Żydzi twierdzili, że to oni są oświeceni, że to oni myślą prawidłowo, że to oni wierzą prawidłowo, tak powinni, posługując się prawem mojżeszowym, tradycją swoją długowieczną, prorokami, którzy nauczali ich, jak mają żyć. Nawet jeśli ktoś twierdzi, że żyje w świetle, ale jest daleko od Jezusa, to prawda jest taka o nim, że żyje w ciemności, w ciemnocie. Jeśli więc twierdzi, że jest światłości, a żyje w ciemności, to znaczy, że jest obłudnikiem i żyje w zakłamaniu. Podobnie jak w zakłamaniu żyli hipokryci religijni i faryzeusze tutaj opisani. Co zrobisz, gdy zobaczysz Jezusa? I dziś przechodzimy do kolejnego fragmentu 8 rozdziału. Czytam Słowo Boże od zdania 21. Jezus powiedział im więc ponownie: „Ja odchodzę i będziecie mnie szukać i umrzecie w grzechu swoim. Dokąd ja odchodzę, wy pójść nie możecie”. Mówili więc Żydzi: „Czy sam siebie zabije, że mówi: dokąd ja odchodzę, wy pójść nie możecie?” I powiedział do nich: „Wy jesteście z niskości, ja z wysokości. Wy jesteście z tego świata, ja nie jestem z tego świata. Dlatego powiedziałem wam, że umrzecie w swoich grzechach, bo jeśli nie uwierzycie, że ja jestem, umrzecie w swoich grzechach”. Powiedzieli więc do niego: „Kim ty jesteś?” I Jezus powiedział im: „Tym, kim na początku wam powiedziałem. Wiele mam o was do powiedzenia i do sądzenia, ale ten, który mnie posłał, jest prawdziwy, a ja, co usłyszałem od niego, to mówię do świata”. Ale nie zrozumieli, że mówił im o Ojcu. Wtedy Jezus powiedział im: „Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem, a nic sam z siebie nie czynię, ale jak nauczył mnie mój Ojciec, tak mówię. A ten, który mnie posłał, jest ze mną. Ojciec nie zostawił mnie samego, bo ja zawsze czynię to, co się jemu podoba”. No może na razie na tym zakończymy, chociaż tu jest jak gdyby jednym cięgiem cała rozmowa i ta rozmowa, widać z tego, ma już swój dłuższy ciąg, także musimy fragmentami ją analizować, bo jest dużo do powiedzenia na ten temat. Wiemy, że Jezus wypowiedział te słowa w skarbcu przy świątyni, właśnie tam nieopodal, czy na dziedzińcu kobiet. Jezus im powiedział: „Umrzecie w grzechach swoich”. No, sama śmierć może nie jest aż tak zaskakująca dla nikogo, kto nie jest oderwany od rzeczywistości i wie, że ma umrzeć. Chociaż, tak prawdę mówiąc, stosunek ludzi do śmierci wiele nam mówi o ich duchowości, o ich stosunku do Boga. Bo ludzie, którzy nie chcą zakładać i myśleć o własnej śmierci, myślę, że są bardzo daleko od Boga. I dlatego nie chcą myśleć o śmierci, ponieważ śmierć łączy się z czymś więcej. Śmierć łączy się ze stanięciem przed Bożym tronem i osądem przed tym Bożym tronem, przed Bożym majestatem. I właśnie o to tutaj chodziło, bo Jezus powiedział im, że pomrzecie w swoich grzechach, tak? Czyli to było tym problemem, że umrą w swoich grzechach, a grzechy muszą zostać rozliczone przez Boga. A więc nie zostaną tutaj odpuszczone im te grzechy na tej ziemi, a to jest jedyna droga do zbawienia, bo tutaj na tej ziemi mamy czas i miejsce łaski. Tu jest czas łaski. Tu masz czas na to, żeby twoje grzechy zostały odpuszczone
i nie zostały ci one policzone przed Bożym sądem. Potem, kiedy staniemy już przed tym Bożym sądem po własnej śmierci, nie będzie już czasu miłosierdzia i łaski. Wtedy będzie czas sądu. I zdaje się, że to Jezus im chce powiedzieć, że oni odrzucając Jezusa, zabierają swoje grzechy do trumny, po prostu na drugą stronę. I tam te grzechy zostaną rozliczone, a oni trafią ostatecznie do piekła. Ponieważ karą za grzech jest śmierć. Śmierć wieczna, tak jak Słowo Boże naucza. A więc Jezus ostrzega ich, że jeśli nie przyjmą Go za tego, za kogo się podaje, czyli za Syna Bożego, to ich grzechy pójdą z nimi na drugą stronę przed Boży tron i przed Bożym majestatem zostaną potępieni. Tak jak zresztą i my wszyscy. To dotyczy nie tylko ich, ale też i nas. Tak więc odpowiedzieli mu, czy sam siebie zabije, że mówi, dokąd ja odchodzę, wy później możecie. No tutaj jest pewna taka złośliwość zawarta w tym. Widać, że jest konfrontacja dosyć ostra między Jezusem a faryzeuszami, którzy go zdecydowanie odrzucają. I o ile Jezus mówi im, wy pójdziecie do piekła, wy będziecie osądzeni i potępieni, jeśli nie uwierzycie we mnie, to oni zdają się odwracać kota do góry ogonem i mówią, to jest chyba odwrotnie, to ty pójdziesz do piekła. Dlaczego? Dlatego, że posądzali go o samobójstwo, o to, że Jezus popełni samobójstwo. W tamtych czasach, jak podają różni historycy, między innymi Józef Flawiusz, historyk pierwszego wieku, samobójcy mieli zarezerwowane najciemniejsze czeluści piekielne, Hadesu czy tam Szeolu, ponieważ było to uważane za najcięższy grzech, za bardzo ciężki grzech, który zasługuje na najgorsze potraktowanie i najgorsze zakamarki czeluści piekła. A więc oni zdają się tutaj sugerować, że Jezus, skoro zamierza popełnić samobójstwo, to właśnie on zostanie potępiony i zginie w tych największych czeluściach piekła. Natomiast Jezus im mówi, że to jest dokładnie odwrotnie, tak? Że to wy zginiecie w tym piekle, ponieważ nie chcecie we mnie uwierzyć. I mieliśmy już podobną rozmowę we wcześniejszym rozdziale, w 34 zdaniu chyba, tak? Szukać mnie będziecie, a nie znajdziecie. A gdzie ja jestem, wy przyjść nie możecie. Jezus powtarza to w tej rozmowie, zdaje się, że to jest jedna rozmowa, kilkakrotnie. Żydzi mieli taki zwyczaj odmienny od naszego, że kiedy coś było bardzo ważne, powtarzali to kilkakrotnie. No u nas pisze się albo dużymi czcionkami, albo podnosi się głos. Żydzi zazwyczaj powtarzali coś dwu- albo trzykrotnie, jeżeli to było niezmiernie ważne. Widać więc, że Jezus ostrzega ich przed potępieniem. I że jest to niezmiernie ważne, ponieważ są zagrożeni tym, żyją w zagrożeniu tego, że kiedy umrą, po prostu zostaną potępieni. I kontynuuje. Jezus mówi do nich, wy jesteście z niskości, a z wysokości. Wy jesteście z tego świata, a ja nie jestem z tego świata. Czyli podkreśla przez to, że ich pragnienia, myśli, priorytety, plany życiowe, jakie oni snują, są związane tylko z tym życiem tutaj na ziemi. Oni chcą tylko po prostu używać życia, tak jak każdy człowiek pragnie tylko żyć dla siebie, dla swojej przyjemności, ma swoje jakieś priorytety życiowe, jakieś plany, chce to zrealizować, ale nie ma żadnego odniesienia do Boga. Jezus natomiast, jak podkreślił, jest z wysokości, czyli On przyszedł od Boga i ma zupełnie inne, odmienne myśli, priorytety i pragnienia niż mają ci ludzie, którzy tutaj żyją na ziemi i po prostu interesuje ich tylko to, co ziemskie, czyli po prostu mówiąc kolokwialnie, ta micha przed nosem i własny nos. I nic więcej ich nie interesuje. Nie interesują się ani innymi ludźmi, ani Bogiem. Chociaż mogą zachowywać takie pozory, tak jak zachowywali faryzeusze. Tak? Z pozoru oni byli wielce religijni, wielce usługujący, służący Bogu, ale prawda niestety była taka, że byli zakłamani w tym wszystkim i wcale im nie zależało. Byli z niskości. Zależało im tylko
żeby kręcić się wokół własnego pępka, który jest centrum świata, podczas gdy Jezus, można tak użyć tego porównania, kręci się wokół Boga, którego uważa za centrum świata, który jest centrum świata, bo jest stworzycielem tego wszystkiego, właścicielem każdej jednej rzeczy, która jest na tej ziemi. I tych rąk, i tych ust, i tej głowy, i tego ciała, nóg, i wszystkiego. Bo Bóg to stworzył i każdego z nas Bóg stworzył i powinniśmy Mu oddać chwałę i służyć tak, jak Słowo Boże to nakazuje. Ale faryzeusze tego nie chcieli robić. Zakłamani ludzie tego nie chcą robić. Wolą rytuały religijne i uspokoić swoje sumienie, że są pobożnymi ludźmi, religijnymi. Natomiast odrzucają Boga i są z niskości, patrzą tylko na to, co jest przed nimi, co mogą zjeść, wypić, użyć i tak dalej. Dlatego powiedziałem wam, mówi Jezus, że umrzecie w swoich grzechach, bo jeśli nie uwierzycie, że ja jestem, umrzecie w swoich grzechach. Kim jest Jezus? No właśnie, tu jest taka gra słów, bo z tego właśnie wynika, że Jezus powiedział, jam jest, którym jest. Jest to słowo, które usłyszał Mojżesz, kiedy zapytał, kim jesteś, tak? Kiedy rozmawiał z Bogiem na górze Choreb, to właśnie Bóg mu powiedział, jam jest, który jest. W skrócie JHWH, Jahwe. Tak tłumaczy się w Biblii, ponieważ Żydzi nie zapisywali samogłosek, tylko spółgłoski. JHWH. Jestem, który jestem. A więc być może, że to jest właśnie ukryta gra słów, że Jezus stwierdza, jam jest, którym jest. Ale nie było to takie jasne, dlatego Żydzi zapytali go, kim jesteś, kim ty jesteś. A więc jeśli Żydzi nie uwierzą, że Jezus jest tym, kim jest, za kogo się podawał, czyli za Syna Bożego, czyli Boga, za Wysłannika Bożego, czyli Boga, bo Syn Boży może być tylko Bogiem, nie może być człowiekiem, żyrafą czy kimś tam jeszcze. Tak jak syn żyrafy jest żyrafą, syn słonia jest słoniem, tłumaczyłem to już kiedyś w jednym z moich filmików, który był skierowany do świadków Jehowy, którzy nie wierzą w to, że Jezus jest Bogiem. Tak jak właśnie tutaj Jezus mówi o sobie, jestem, który jestem, czyli używa tego samego imienia, którego użył Bóg w rozmowie z Mojżeszem, tak i świadkowie Jehowy nie chcą wierzyć w to, że Jezus jest Bogiem, wierzą w to, że On jest jakimś archaniołem Michałem czy kimś takim. Ale świadkowie Jehowy, można tak powiedzieć, robią to całkowicie intencjonalnie, świadomie i z takim właśnie zamierzeniem, żeby odrzeć Boga z chwały, Jezusa z chwały, i uczynić go kimś mniejszym od Boga. Natomiast wszyscy inni ludzie, czy większość przynajmniej, nie robi tego może nawet świadomie, intencjonalnie, ale również nie wierzą w to, że Jezus jest Bogiem. Bo gdyby wierzyli, że Jezus jest Bogiem, to musieliby spijać każde słowo z Jego ust. No jeżeli Jezus jest kimś większym niż burmistrz, prezydent Stanów Zjednoczonych, czy nie wiem, kto tam jest jeszcze większy, mądrzejszy i bogatszy, największy człowiek świata, nie jest dopiętnie dorasta Bogu, który ten cały świat stworzył z jego wszystkimi dobrami i materialnymi i wszystkimi innymi. I człowieka stworzył. Więc jeżeli naprawdę wierzy się, że Jezus jest Bogiem, to trzeba paść na twarz przed takim Bogiem. Przecież nie ma nikogo większego na świecie. I ty cały jesteś stworzony i wszystko, wszystkie twoje organy, całe twoje ciało należy do Boga, bo jest przez Niego stworzone. No chyba, że ktoś odmawia tej chwały Bogu i odmawia temu Bogu tego, co mu się należy. Okej, masz takie prawo. Możesz powiedzieć, no ja chcę być wolnym człowiekiem, mam prawo, jestem wolny, tutaj nikt nie będzie mnie zniewalał, żaden Bóg ani nikt. Pozwól, że cię zapytam, czy jesteś w stanie przeżyć 100 lat? No, może jakbyś się bardzo starał, odpowiednio higienicznie żył, odżywiał się jak należy i tak dalej, przypuszczam, że może byś był w stanie przeżyć. Ale jesteś w stanie przeżyć 200 lat? Albo 500, albo 1000? No, gdybyś był w stanie przeżyć 1000 lat, to ja bym ci pogratulował i powiedział, no, jesteś blisko, bracie, wieczności. Możesz być całkowicie niezależny od Boga i ty sam możesz być Bogiem, skoro jesteś w stanie sobie zapewnić wieczne życie. Ale jeśli nie jesteś w stanie sobie tego zapewnić, to zrozum, że ktoś inny rządzi na tym świecie i jest jego stwórcą. On stworzył ten świat i on ustanawia reguły gry.
Wiem, do tego trzeba trochę pokory. Człowiek próżny, pyszny i szukający własnej chwały nie jest w stanie uznać kogoś wyższego, kim jest Bóg, z całą pewnością. Powiedzieli więc do niego, kim ty jesteś? Pytanie wydaje się w pierwszej chwili dziwne, bo przecież Jezus już około 2-2,5 roku nauczał ich, kim jest, pokazywał niezwykłe znaki i cuda i oni go pytają, kim ty jesteś. Tak jakby nie wiedzieli. Znowu można tutaj przypuszczać, że to jest pewna pułapka zastawiona na Jezusa, żeby Jezus się jasno zdeklarował, kim jest, że jest Bogiem. Żeby jeszcze raz wyraźnie powtórzył, Jam jest Jahwe, czyli Jahwe, jestem, który jestem. I wtedy będą mieli powód do tego, żeby go ukamienować za bluźnierstwo. Bo wtedy za bluźnierstwo groziło ukamienowanie. Takie było prawo żydowskie. Ale Jezus mówi im, że ma im wiele do powiedzenia. Jednak nie to, co oni chcieli usłyszeć, gdyż godzina jego jeszcze nie nadeszła na pojmanie i na śmierć. Wiele mam o was do powiedzenia i do sądzenia, ale ten, który mnie posłał, jest prawdziwy, a co ja usłyszałem od niego, to mówię do świata. Ale nie zrozumieli, że im mówił o Ojcu. A więc nie przyjmują w dalszym ciągu tego, kim jest Jezus, że Jezus jest Bogiem i że jako Bóg ma pełne prawo do tego, żebyśmy my jako ludzie uznali Go jako Boga, oddali Mu cześć i chwałę i oddali Bogu to, co boskie. No na tym polega z grubsza rzecz biorąc definicja sprawiedliwości. Oddawanie każdemu to, co jest mu należne. Państwu podatek, Bogu chwałę i cześć. Ale ci ludzie nie chcieli oddać Bogu chwały i czci, nie chcieli się przed Bogiem ugiąć, upokorzyć, sami chcieli być bogami dla siebie. Sami chcieli rządzić swoim życiem i mówić, my jesteśmy wolni ludzie, więc nie będziemy nikomu służyć. I wtedy Jezus powiedział im, wtedy dopiero poznacie, kim ja jestem, gdy wywyższycie Syna Człowieczego i że jestem właśnie tym, za kogo się podaje. Jak to wywyższycie? No bo tutaj można różnie to rozumieć, ale raczej chyba nie chodzi o to tylko i wyłącznie o wywyższenie na krzyżu. No bo Jezus został ukrzyżowany, wywyższony na krzyżu, podniesiony no, w jakiś sposób w górę. Niewiele, ale na tym krzyżu został wywyższony. I co? I faryzeusze nie tylko nie uwierzyli, ale jeszcze kpili z niego i szydzili, kiedy on wisiał w cierpieniu na tym krzyżu. Dopiero kiedy Jezus został pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, wraz potem z wzięciem do nieba, z Góry Oliwnej, co widziało około 500 ludzi, 500 uczniów jego. Mamy to o tym w pierwszym liście do Koryntian napisane. Dopiero wtedy stało się jasne, że Jezus jest Bogiem. Już chyba dla wszystkich. Chociaż mimo tego, że faryzeusze uwierzyli w to prawdopodobnie, że Jezus jest kimś więcej niż jakimś zwykłym cieślą z Nazaretu, który nie wiadomo w ogóle skąd dokładnie pochodzi i kto jest dokładnie jego ojcem, może już wtedy uwierzyli, że jest kimś znacznie więcej, ale cóż z tego? Przecież szatan też wierzy w Boga, też wierzy w jego istnienie, też wierzy, że Jezus jest Bogiem, wie o tym po prostu. I co z tego? To nie przywodzi go do nawrócenia, do pokuty i do ukorzenia się przed Bogiem i do zbawienia. Wiemy o tym z Biblii, że szatan nie zostanie zbawiony i że nigdy się przed Bogiem nie ukorzy, ponieważ pycha jest za wielka. To właśnie to jest największą przeszkodą dla ludzi. Pycha. Pycha, zarozumiałość, arogancja duchowa. Jeżeli ktoś zakłada, że będzie żyć wiecznie, no to po co mu jest potrzebny Bóg? Idźmy dalej. A ten, który mnie posłał, jest ze mną. Ojciec nie zostawił mnie samego, bo ja zawsze czynię to, co się jemu podoba. No, w przeciwieństwie do ludzi, którzy prawie nigdy nie czynią tego, co się podoba Bogu. Ludzie owszem chcą się podobać, przede wszystkim samym sobie, no i oczywiście innym ludziom. Ale ci, którzy chcą się podobać innym ludziom, prawdopodobnie nigdy nie będą się podobali Bogu. A ci, którzy podobają się Bogu, najprawdopodobniej nie będą się podobali innym ludziom. Jeżeli chcecie pełnić wolę Bożą i żyć zgodnie ze Słowem Bożym, to najprawdopodobniej stracicie wielu przyjaciół, wielu ludzi będzie z was kpiło. Będziecie musieli zapłacić pewien koszt tego, że idziecie za Jezusem. No i to jest właśnie poświadczeniem tego, że ta wiara jest prawdziwa. Bo gdyby nic nie kosztowała, no to byłoby to tak jak w IV wieku naszej ery, kiedy
cesarz Konstantyn ustanowił, że chrześcijaństwo będzie od tego właśnie ustanowienia religią legalną i panującą w rzymskim imperium. No i wtedy ludzie, chcący nie chcący, musieli się ochrzcić i zostać chrześcijanami. Wcześniej chrześcijanami byli tylko ci, którzy będąc ludźmi wierzącymi, będąc uczniami Jezusa, bardzo wiele ryzykowali, nawet życiem ryzykowali. Dlatego nie opłacało się po prostu nikomu być chrześcijaninem tylko dlatego, żeby się tam podobać ludziom albo coś innego dla tradycji jakiejś, czy z jakichś innych błahych powodów. Jedynym powodem, dla którego ludzie byli chrześcijanami, była pełna świadomość tego, że nie ma innej drogi zbawienia, nie ma innej drogi życia wiecznego, jak właśnie przez Jezusa, przez wiarę w Jezusa. Nie ma innej drogi. A uczynki, bo oni żyli niezwykle pobożnie, uczynki, które czynili, uczynki miłosierdzia, dobroci, łaskawości, hojności i tak dalej, one tylko potwierdzają wiarę i one są niezbędnym dowodem i potwierdzeniem wiary. Oczywiście z wiary jesteśmy zbawieni, bo sami nie jesteśmy w stanie sobie zapewnić takiej długowieczności, żeby żyć na wieki wieków. A gdy on o tym mówił, wielu uwierzyło w niego. No i właśnie, to byłoby chyba na kolejny odcinek, bo tu znowu wracamy do tematu, co to znaczy uwierzyć. Ja myślę, że tutaj takim kluczowym zdaniem jest zdanie 21. Odchodzę i będziecie mnie szukać i umrzecie w grzechu swoim, a dokąd ja odchodzę, wy później możecie. Czyli Jezus mówi do ludzi, też i dzisiejszych, współczesnych, szukać mnie będziecie. No i widzimy, ludzie szukają, zwłaszcza tutaj w kulturze euroamerykańskiej, ale też i w innych. I w naszych kościołach szukają Boga. Tak? Chcą być religijni, chcą się Bogu jakoś przypodobać przez różne rytuały religijne, przez różne tradycje, które zachowują, przez to, że starają się w miarę regularnie uczestniczyć w różnych rytuałach, chodzić do kościoła i tak dalej, lub do zboru protestanckiego. Ludzie szukają Boga. Ale można Boga szukać tak, że się Go nie znajdzie. Bo tu nie chodzi o szukanie Boga, tylko o to, żeby Go znaleźć. Tu nie chodzi o to, żebyśmy Boga znali, chociaż to jest ważne, ale jeszcze ważniejsze jest, żeby Bóg nas znał. No bo to jest tak, wiecie, z prezydentem, powiedzmy, jakimś amerykańskim, gdybym ja podszedł do Pałacu Prezydenckiego i zawołał, że chce się tam widzieć z prezydentem i rozmawiać z nim, no to straż by wyszła i by mnie prawdopodobnie pojmali. Chociaż ja bym się zarzekał, że ja znam prezydenta. I to dobrze, bo nieraz go widziałem w telewizji i słuchałem. Ale ich to nic nie obchodzi. Dopiero wtedy bym mógł wejść do prezydenta i z nim rozmawiać, gdyby on wyszedł i powiedział: hej, zostawcie go, bo ja go znam. Chodź do mnie. Gdyby on mnie znał, jest możliwa taka relacja między nami. Natomiast jeżeli ja go tylko znam, a on mnie nie zna, dlatego jest ważne, żeby Jezus znał nas. Bo jeżeli nas nie zna, to nas wypluje z ust swoich jako letnich i jako religiantów, którzy tylko udają wiarę, ale tak naprawdę nie są wierzący i naprawdę nigdy w sercu swoim Boga nie mieli. No i z taką chyba dość trochę niepokojącą myślą was zostawię, ale lepiej się teraz troskać o zbawienie wieczne, niż zlekceważyć to i stracić to zbawienie. Bo jak powiedział pewien mądry człowiek, najbardziej trzeba się troszczyć o miejsce, w którym spędzimy najwięcej czasu, najdłuższy czas. No, ludzie najbardziej się troszczą najczęściej o to, żeby mieć dobrą emeryturę. No ale na tej emeryturze spędzą 10, 15, może 20 lat. A w niebie lub w piekle spędzą całą wieczność. A więc inspiruję was do tego, żebyście się zatroszczyli o to miejsce, gdzie spędzicie wieczność, a nie tylko kilkanaście lat. Co zrobisz, gdy szczęść Boże. Zobaczysz Jezusa? Co powiesz, gdy nie będzie istniał?